Pojawił się już wzór wniosku, jaki będą składać osoby, które zdecydowały się przyjąć pod dach uchodźców. Wniosek jest bardzo prosty, ale najlepiej będzie złożyć go na koniec 60-dniowego okresu realizacji pomocy. Świadczenie pieniężne refundujące wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie przyjętych uchodźców wynosi 40 zł za każdy dzień i za każdą otoczoną opieką osobę. Jeśli więc pod naszym dachem zamieszkały na przykład 3 osoby, to dzienna stawka świadczenia wyniesie 120 zł. Są to środki niepodlegające opodatkowaniu. We wniosku należy w odpowiednich rubrykach wpisać własne dane: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres pobytu osób przyjętych do zakwaterowania oraz podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane świadczenie. Do wniosku należy załączyć również kartę osoby przyjętej. Zawiera ona podstawowe informacje: imię i nazwisko oraz PESEL otoczonego wsparciem, a jeśli nasz gość tego numeru nie posiada, wymagany jest numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W karcie należy również zaznaczyć konkretne daty pobytu uchodźcy w naszym domu. Świadczenie można otrzymać za okres 60 dni. Może on zostać w szczególnych przypadkach wydłużony.